Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Devil May Cry 5. You got some pretty big cojones for coming back. Just don't know when to give up. Get out of my way, Nero! Defeating you like this has no meaning. Come on, Virgil. Let's do this. Heal your wounds, Dante. Get strong. After that, we'll settle the matter. Thank you, Nero. That's your brother. What happened to V? He returned to himself. Go home, Nero. This doesn't concern you. Like hell. I lost my right arm because of him! This is not your fight. I need to stop him, and that's all that matters. I'm not gonna let you have all the fun, Dante! You don't get it. Let me guess. I'm dead weight? Well, you can that's shove not it, Nero! What is it then?! He's your father! What? I had the feeling the first time I saw you, but I just wasn't sure. And then I saw how the Yamato reacted. And I was certain. He's your father. Now he needs an ass kicking. But I can't have you go kill your old man. Father. Were switched. Would our fates be different? Would I have your life and you mine? Let's settle this, Dante. Brother's back, and I'm gonna rip him a new one. Virgil's? How? Dante! Made it for Lady, and she paid for it, so consider it a rental. Hey, you can't just... Okay, okay, we'll take care of that later. Right now, you three get the hell out of here. I'm gonna go take care of old douchebag. Got a feeling this one's gonna be a doozy. O, Kalina! Dwa! W sumie mamy nawet Kalinę jeden. Oryginalną. A tak naprawdę to mamy podwójną Kalinę. Wow, ostateczny duet destrukcji. To nam, kurczę, ta wcześniejsza Kalinka dobrze wpadła.
Zobaczymy, jak to się sprawdzi w boju, ale przyznam, że cała sytuacja z ojcem jest bardziej zaskakująca niż zdrada V. No, ostatecznie bazują na klasykach, tak? Jestem twym ojcem. Zaskoczenie. Dobre jest to, że trochę się pobawimy nowymi zabawkami, bo już się bałem, że do końca będzie tylko boss i boss. Dopóki pamiętam, wyrzućmy strzelbę, bo z nią się tak nie da. Można by było osobno, widzę, trzymać te wyrzutnie rakiet, ale to chyba nie miałoby większego sensu. Zobaczmy w takim razie, czy te kalinki dałoby radę podwójna kalina kaskada. Nie no, grzechem by było, skoro to dostaliśmy, nie rozwinąć jej teraz. Połącz ze sobą bliźniacze kaliny, by wystrzelić niszczącą wiązkę energetyczną, która przebija wrogów na wylot. Opanuj. O, szkoda, że to już 100%. Ale, a właśnie, jaki to był ruch? Na ziemi przytrzymaj X. No i jeszcze mamy ten specjalny cios Gunslingera. Jest na maksa. Mistrz Miecza też jest na maksa. Więc resztę rzeczy możemy wpakować w naszego tutaj króla. No, za dużo nie będzie. Przytrzymaj B do naelektryzowania. Będąc na ziemi, naciśnij RB, LS w przód, pójdź B. To jest dobra gra dla osób, które mają problem z multitaskingiem. Myślę, że można rozwinąć tę cechę. No dobrze, ale jak tu jesteśmy, to tak, zdecydowanie to i zdecydowanie to. Serio? Nie no, podoba mi się ten głos. Bardzo dobrze. Never would have guessed you'd come back. Damn it, V. Was this your plan all along? No właśnie, to jest pytanie, czy Vito planował od początku, czy dopiero jak zaczął się sypać i uznał, że to jest jakaś opcja na przetrwanie. Hey guys, where you been? I thought you went back into Virgil. You're gonna wish you did. Oh, the wise guy Dante. We were spawned from Virgil's abominable thoughts. But you knew that already. Come to think of it, I did know something was off. Just like with my old brother. Well, we're merely the discarded thoughts from when he was Nilo Angelo. No longer bound in his consciousness, we're here now to kill you of our own free will. Liberating! And kill you we shall, Dante. Us, not Virgil. Kurczę, a lubiłem tego ptaka. No dobrze, zobaczmy, jak to się sprawdzi. No to w ogóle w kogoś trafiło? Ale ja bym chciał... Dobra, ten leży, a gdzie my mamy dalej iść? Gdzie są pozostałe stworzenia? O, cześć, wróciłeś. Jak ci się podoba nasze nowe nunchako? Nie, czemu ty z mieczem biegasz? Sobie do cutscenki zmienił, tak? Jak to dobrze, że im nie daliśmy za dużo życia. Wiesz co? Masz rakietę. Zobaczymy, jak to zadziała. A może idzie rozwalić tę kulę? Czekaj, czekaj, czekaj. Leć, jak on będzie tam powalony. No nie, no pięknie. Can't wait for the rematch. Daj mi chwilę. Daj mi tę noc. O, o! To jest jakieś zagrożenie? A, moment. Tam sobie wrócił, ale my wykorzystamy moment, żeby uzupełnić to. Co to jeszcze mieliśmy? No niestety na ptaszka rakiety takie średnie się okazały. Czekaj, panie, bo chcę zobaczyć, jak wystrzelimy z dwóch... Jeszcze raz to zróbmy. Dobra, to działa, a Gunslinger na dwóch. Po prostu dwa razy więcej atrakcji. Spoko, podoba mi się. Chociaż no, ostatecznie więcej chyba efektu. O, nie to. Niż skuteczności, tak? Widać, ile oni jeszcze życia mają w sobie po tych całych atakach. Dobra, jesteś? Trzeba, no właśnie, ten elektryk przetestować. No to zobaczymy, jak spotkamy się w finale.
Widzę w ogóle dopiero teraz ta nasza umiejętność tarczy, czy jakkolwiek to nazwać, ona też w jakiś sposób się ładuje. Czy coś nie powinno tego chcieć zjeść? Zastanawia, co by było, gdyby tarcza się doładowała na maksa, jeśli nie dostajemy jakiejś mega OP mocy w zamian za idealną obronę. W sumie jak trafimy na zwykłych przeciwników, chętnie bym to przetestował. Widzę, że jak przytrzymamy, to tak, czyli nie warto się spieszyć. Bo jak przytrzymamy, dostajemy dodatkową moc żywiołów. No, przydałby się jakiś krótki samouczek. No dobrze, ale jeżeli przyszłoby nas część teraz znowu walczyć a la koszmar, to jednak wolę chyba sprawdzone metody. Nie do końca ta łapka do mnie przemawia. No właśnie, tak myślałem, że z czymś takim się spotkamy. To jest świetna broń, ponieważ praktycznie zabiera naszym przeciwnikom możliwość ataku, jak dobrze się wbijemy. Hehe. Bij kule. O, czyli ta kula też traci życia. Szkoda, że nie wiedzieliśmy tego przy ptaku. Więc co, teraz będziesz nam choineczki robił? A jak my cię prosiliśmy o jeżyka, to nie bardzo, tak? Dziękuję, kolego. Ja wiem, że nadużywam rąk w tej zabawie, ale to, co nie doceniałem tej mocy, a to, co mi się ona nagle spodobała. O, szczególnie w takich momentach jak to. No możemy naprawdę robić magię, ale okej. O. Tyle z okej. Chciałem sobie trochę pojeździć. Dobra, ale obiecałem przetestować naszą obronę na przeciwniku. Bij nas, no uderz nas. No my to możemy trzymać. No dawaj, dawaj. Ile można czekać? Idzie drugi? I my tego chyba nigdy nie doładujemy, ale przynajmniej jak nam kombosa tutaj. Nawet nie wiedziałem, że to możemy przytrzymywać, bo zakładałem, że to trzeba po prostu jakiś idealny timing mieć, a tu wystarczy. Czekaj, no ale ty traf nas, no, robaczku. Ciekawe, czy to działa też na tych najpotężniejszych przeciwnikach, no bo teraz oczywiście bawimy się z najsłabszym, ale już jesteśmy tak blisko doładowania maksa, że grzechem by było nie zobaczyć, co się wtedy wydarzy. Ej, no... Co za przeciwnik. No dobra, podejrzałem sterowanie i podobno jak mamy to doładowane, możemy im oddać. Bardzo fajnie, to zobaczymy. Na jakieś jeszcze oddamy? A, to musi być na maksa naładowane, dobra. Jest fajna opcja, tylko wyczytałem jeszcze. No, w sumie to nawet nie chcą walczyć, tylko się zakopią zaraz. Można było motocykl wziąć, albo właśnie, nunchaku przetestujmy. Chodźcie tutaj. Miałem przetestować, co się stanie, jak doładujemy prądem. No dobrze, że dali nam takiego przeciwnika, na którym możemy poćwiczyć te różne zabawy. No i właśnie, samoobrona jest fajna, ale zabiera punkty demoniczne. Więc no, coś za coś, tak? Spadłeś? Czekaj! O, proszę bardzo. No może to nie jest takie złe. Chodź, teraz ty przetestujesz nam to. Rakiety też możesz. Tylko nie spadaj, jak koleżanka. No dobra, ale broń wydaje mi się, że trochę za mało rozwinięta, żeby zrobić z niej lepszy użytek na ten moment. Ale no nie moglibyśmy jej nie zaprezentować. O, a to coś specjalnego jest? Nie spodziewałem się. Tak tutaj bawimy się, bawimy. Fragment niebieskiej kuli.
soczyście, bo daje nam ostatni punkt życia. Czyli brakuje nam jeszcze 4 kul i mielibyśmy wszystkie, jakie znajdują się w grze. Pomijając fakt, że w jednej z poprzednich misji jeszcze jest... gdzieś tam jedna kula. Ranan kazali iść do góry, więc ja pójdę jeszcze tu. Jak ty tego nie trafiłeś? O. No tutaj też widzę jakieś zgniłe jaja. I? Co żeś zepsuł? That doesn't sound good. Yeah, I'm sure it's fine. Panowie! Cykliści! No i nie zdążyłem się przełączyć. Chyba na nich najlepsze jest właśnie... O! Coś nieźle się trzymają. Ale właśnie wiem, że... oni mają spore problemy... z blokowaniem naszej jazdy. A... tył przód? Ja widzę, że kolega krzyczy, robi to samo, czy... jeszcze raz musimy... O, właśnie. Taka mała zmiana. A może ten... bo tak nie testowaliśmy. O, a to ten stary wstał jeszcze. A skąd ty masz tarczę? Też jest nieźle. I znowu wy... tylko teraz zastanawiam się, co my zepsuliśmy. No, jak się rozkręci, to zrobi. Czy my czegoś nie psuliśmy tutaj? Nie. Znowu misja, w której można się pogubić. Bo nie chciałbym czegoś pominąć, tym bardziej, że to może droga do sekretu. Albo po prostu... uwolniliśmy dużo więcej problemów z tej okolicy. O, to wygląda, jakbyśmy gdzieś tu to odblokowali. Żyjesz? Nie. To dobrze. Ja wiem, tam były czerwone kule, ale... być może idziemy właśnie do niebieskiej, więc... czekaj, czekaj! Girl! Girl, you know it's true! A kolega nam zrobi to za górę. Czemu zawsze, jak nie żyją, wychodzą najlepsze ciosy? Wow, już myślałem, że ciała dałem. A czy my na pewno... dobra, tam mamy iść, czy idziemy tu? Tyle dobrze. O, białe kule. A czy mamy doładowane na maksa? Wszystko jest max. Znowu coś do zepsucia. I nikt nas przed tym nie chce powstrzymać, co najlepsze. To tak miało być? Może coś właśnie przeciwlotniczego na nie zastosujemy? Moment, to miałeś na Gunslingera się przełączyć. Okej. Okay. O! Bo chciałem zobaczyć, jakby wyszła ta nasza moc tu. Już nie wiem, czy to rozsądne takie stanie w tym miejscu. No nie, rakiety mega widowiskowe, ale ich siła jest moim zdaniem zdecydowanie za mała. W stosunku do tego, co by się wydawało, że powinno być. O, nie, tak, to już lepiej dostać. Ale ładnie kolegów to sponiewierało. A my mieliśmy mieć jakiś prąd, o. Tylko szkoda, że w powietrzu tego nie możemy wykorzystać, a... ogniem zwalczaj ogień, czy coś w ten deseń. Dobra, nie, tego nie zwalczaj. A ty...
Jest miło. Teraz tylko nie spaść. Tam już czeka na nas kolejna zabawka. Tu byliśmy, ale czy na pewno nie odblokowaliśmy? Nie. Czekaj, złotko! No, myślałem, że już na tym etapie wszystkie misje będą takie mega pędzące do przodu, a tu się okazuje, że... Police! Mamy naprawdę wiele spokoju, żeby sobie poćwiczyć nasze dziwne kocie ruchy i kocie krzyki. No dobrze, ale zakładam, że tu znowu coś się pojawi nowego. I patrząc na dotychczasowe wydarzenia, powinien być to ten najpotężniejszy koszmar. Nie. Znowu tygrysek? A kiedyś ty się wyleczył? Wow! Czekaj, tygrysek, kiedyś ty się wyleczył? Urwisek? W ogóle... Aha, a ptaszek? Ale co się pytasz, że jak twój ptaszek? Dobra, musimy zmienić na... Nie na to. No z ptaszkiem to my sobie poradzimy, nie mamy aż takich problemów. Co z tym tutaj łobuzem? Ale to co w takim razie z koszmarem? Ja cały czas się zastanawiam, czy ja nie korzystamy ze specjalnych ciosów, a my dalej jesteśmy na locie. No to jest właśnie problem przełączania się między tymi wszystkimi umiejętnościami. Kurczę, no się... Wiecie co? Odpalimy diaboła. Rozleniwiłem się trochę przez te wszystkie empusy i inne takie. Prawda, diabła chciałem na jakiś mega finał zostawić, ale może nie będzie takiej potrzeby. Weźmy tak. Trzeba poćwiczyć, tak? Za dużo! Empus, łobuzy. Jedyne co mnie martwi, że my sobie przecież tutaj coś odblokowaliśmy w okolicy. I co, mielibyśmy ruszać dalej? Jeszcze zrobię moje rozeznanie. Dziwna sprawa, ale musieliśmy chyba aktywować coś wyżej. Lećmy tam. Płyniemy. Wiedzą, że szans nie ma. Okazuje się, że tu już mamy finał, więc przeszedłem wszystko raz jeszcze w poszukiwaniu tych sekretów, jakie mieliśmy i nie ma nic. Nie wiem, gdzie to się ukryło. Chyba, że to właśnie tutaj było miejsce, które my przerabialiśmy. W trakcie tych naszych niszczonych korzeni. Być może to by wyglądało nieco inaczej. No dobra. A, bo zastanawiam, czemu to nie działa. Tak, no ta eksploracja była naprawdę kosmicznie potężna. A to będzie... No, zapomniałem o wybuchach. Może miecz? Trochę też tak się nam zakupiłem dla miecza, ale ze znanych ciosów, tylko po prostu trochę mocniejsze. Ma się zaświecić i wtedy mamy go puścić, tak? Ale to średnio działa. No nic, ptaszku, musimy się na tobie odegrać. Wkurzyło nas to wszystko. No nie może być tak, że nie może, tak? To jak są jakieś sekrety, to trzeba je znaleźć. O, a czemu to nie schodzi nic w ogóle z głównego paska zdrowia? Średnio mi się to podoba. Ty ptaszek, ty nie bądź taki zacwany. Mam wrażenie, że na nie to akurat miecz jest całkiem sympatycznym narzędziem działania. Wiecie co, sobie odpalimy tak to i zobaczymy, jak teraz pogadamy. Chodź ptaszek, to na ciebie wypadło. Co zrobić?
Być może musimy najpierw zlikwidować te demony. Aha, dziękuję. Ostre wejście. Chociaż nie, no jakoś życie to... A, już rozumiem. Chyba ten koszmar jest takim głównym tutaj. Tracącym zdrowie. Nie, nie, nie schodzimy. A, może trzeba było zejść na ziemię. Bij ten, tak sobie. Teraz pomyślałem, po co my tamten się interesujemy, jak możemy tu już się zabrać za kolegę od razu. Nie jesteś w tym prądzie. Widzę, że tę elektryczność możemy... No, ładnie nas to wziął. Moment, ten duży jeszcze gdzieś żyje. Duży, gdzie jesteś? Weźmy sobie kulę to. Z czym ty... A wydaje się taki szczęśliwy, jak kręci. O! No. A ten znowu się... Na dół, na dół! Próbuję jakiś sposób znaleźć. Ale widzę, że Dante to bardziej woli te tam tygryskiem się zainteresować. Zwanym panterą. Poczuj to. Dobra, no mamy moc. Możemy odpalić raz jeszcze. O kurczę, może powinienem trochę jednak do tego naszego ataku wprowadzić obrony. Jak się czujesz, Ter? O, co to za ręka w górę? I jeszcze ja wiem, co zrobimy. To zrobimy. I ciekawe, co powie na taki finał, kolega. Finał? Mam nadzieję. Co ty tam robisz? Zostaw to! Moment, tam jest ta demoniczna kula, która nas bardziej interesuje. No ja wiem, że tu było S, ale... Ale nie mogłem odpuścić już bicia tego olbrzyma. Should've known better. You got a good heart, but you're about as sharp as a marble. Perhaps. But if you had even a little bit of trouble defeating us, imagine what Virgil can do to you. Go see for yourself. Us. This is our final flight. And the end of Virgil's nightmares. Godspeed, Dante. You'll need it. Rest in peace, little chicken. It's been a bash. Myself. This doesn't make any sense! I know you hate Virgil, but you can't kill your own father! It's true. You'd never recover from that. You saved us, you should be proud. Now you can put all this behind you! Nico, stop the car! No chance! After all this, are you insane?! Fine. I'll go by myself! No to się nam akcja rozkręciła. A co to za literki C? No tak, ze zbieractwa. Ze zbieractwa, ale ostatecznie wynik B. Dawno nie było, dawno nie widzieliśmy. Za to już niebawem
widzimy się w kolejnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!